No dobra, w takim wypadku, jeżeli nam multi nie wyszło, to zagramy sobie w tryb jednoosobowy i zagramy sobie jedną z nowych cywilizacji, która zowie się Wenecja. Kto jest przywódcą Wenecjontów? Możesz mi tu spamią. Nie lubię czegoś takiego jak spamowanie. Gdzie jest Wenecja? Majowie, Japonia, Imperium Azteckie, Austria, Polska, Rosja, Etiopia, Szwecja, Wenecja. Mamy tak, weneckiego kupca, wielkiego galeasa, same wypasy ogólnie. Nie można zyskiwać osadników ani anektować miast. Podwaja normalną liczbę dostępnych szlaków handlowych. Po wynalezieniu optyki pojawia się wenecki kupiec. Może dokonywać zakupów w miastach marionetkowych. Będzie wesoło, coś czuję. Mamy Pangeę. Zwykłą wielkość, książę i normalną prędkość gry. No i taka gra poglądowa, że tak to ujmę. No i dobra. Witaj, doże wenecki Enrico Dandolo, mistrzu spraw państwowych i sprawny negocjatorze. Choć sięgnąłeś po władzę w jesieni życia, podeszły wiek nie powściągnął twojej ambicji i sprytu. Sprawnie zarządzałeś tętniącym życiem weneckim węzłem handlowym, mimo że czasy były wielce niestabilne. Stanąwszy po stronie orędowników czwartej krucjaty i zyskawszy strategiczną przewagę, wykorzystałeś krzyżowców, aby odzyskać ziemie należne Wenecji. Twoja władza została dodatkowo umocniona dzięki roli, jaką odegrałeś w złupieniu Konstantynopola. Te czyny zapewniły ci miejsce w annałach historii. Przebiegły i sprytny dożo. Wenecja po raz kolejny potrzebuje usług wytrawnego przywódcy, który zdoła przywrócić Republice Weneckiej należne miejsce na pierwszym planie światowych rozgrywek. Czy wprawnym handlem ukujesz stabilny naród? Czy spróbujesz podbić wrogów dyplomacją? Czy zbudujesz cywilizację, która przetrwa próbę czasu? No to będą jaja. Już to widzę, że będą jaja. Ale mam dobrą miejsce, bo nad morzem możemy się osiedlić. To jest akurat bardzo, ale to bardzo dobra rzecz. Oraz mamy trochę pożywienia. To jest najgorsza miejscowa na założenie miasta, wydaje mi się. No mamy też pustynię. No tu już nic nie zrobimy. Co jako pierwszy wynajdziemy? Mam nadzieję, że jakość grafiki jest w miarę ładna. Tak, są diamenty. Ano, są. Co ważne przy Wenecji jest to, że mamy w sumie tak naprawdę jedno miasto główne, czyli stolicę i miasta poboczne, marionetkowe tylko. Te będziemy podbijać. Co by się teraz przydało? Kalendarz by się zdecydowanie przydał. Oj, zdecydowanie by się przydał kalendarz. Kalendarz. Tu jest kalendarz. Okej. I tak. No to teraz idziemy na małe zwiedzanie. Produkcję trzeba wybrać. Ja myślałem, że wybrałem, ale chyba jednak nie. Zwiadowca by się przydał. Górnictwo tak, ale to zaraz. Najpierw przydałoby nam się, według mnie, przydałoby się pożywienie. Dlaczego wokoło marionetki? Z tego względu, że Wenecja nie może posiadać innych miast w takim czystym sensie, że nie może przejmować miast. Dlatego miasta marionetkowe wokół. Jeżeli komuś tnie, to ma problem, bo nie powinno. O, ruinki, bardzo miło. Spotykasz grupę ludzi. O, zwiększa się populacja Wenecji. Zajedwabiście. Czy jesteś jakby miastem państwem? No tak jakby tak. Tak jakby jesteśmy teraz miastem państwem, grając z Wenecją. Coś w ten deseń. Robotnicy. No ale robotnicy specjalnie mają tutaj robić, no ale dobra. Jak jest tutaj nowe państwo? O Jezu, nie pamiętam teraz wszystkich nowych państw, wiecie? Nie pamiętam, ale jest ich chyba 8. Chyba z 8 nowych cywilizacji ogólnie jest. Barbarzyńcy.
Nie za bardzo jest jak przez nich się przycisnąć teraz. Przy pomocy zwiadowców. No i kury taki trochę i dobry i niedobry teren, bym powiedział. I dobry i niedobry. Ciężko mi się widzi ta Wenecja. No zobaczymy, no jeszcze nie my grałem. On oferuje zgoła inny sposób rozgrywki, aniżeli wszystkie pozostałe cywilizacje praktycznie. Ale w takim nie najgorszym w sumie miejscu. Mamy w sumie dużo dla siebie, mamy dobre miejscowy do obrony. Bardzo dobry bym powiedział. Daj zwiadowcy na auto zwiedzanie. Nie dam, bo wtedy na przykład... wtedy... nie będę wiedział, co dokładnie odkrywam. Jaka to mapa? To jest po prostu Pangea, tworzona przez grę. I na przykład teraz ja bym mógł teoretycznie jakoś wykupić ich, ale jeszcze nie wiem jak do końca. Dobra, wiem, że mi się nie podoba, że tam przechodzę koło nich. Wiem. O, już kogoś odkryliśmy, widzę. Obraz ucięty z dołu. No jest ucięty z dołu, co ciekawe, ale nie wiem, z czego to wynika, najśmieszniejsze. Ogólnie OBS coś dziwnie przechwytuje grę, wiecie? O, teraz chyba jest lepiej, co? Teraz chyba w nic nie jest ucięte, podejrzewam. OBS jakoś dziwnie przechwytywał grę po prostu. Cześć, Chingis Hanie, nie lubię cię już. Tak, gram na trybie normalnym, mniej więcej. Tu się spokojnie wszystko buduje. I ogólnie możemy wykupywać miasta państwa i one wtedy będą naszymi miastami marionetkowymi. O, podchodzą mi tu. A to gnoje. Jak duży problem jest z Daisy na wersji niesteamowej Army 2? Żaden. Tylko musisz sobie sam po prostu pobrać patche. Taki jest w cudzysłowie problem. To jest zwykła prędkość gry chyba. Po prostu sprawdzam sobie, jak gra się Wenecją. No strzelajta, że... Moskit będzie wyznawał moskity. No nie do końca. Coś się przycięło. Barbarzyńcy ci podbiją Wenecję. Nie podbiją. Trochę złotka. Nie zaszkodzi. Ej, ile ich tu? To sobie jaja robię, lol. Troszeczkę agresywni ci barbarzyńcy, powiem ja wam. Trzeba tutaj jakąś pomoc zwerbować, powiem ja wam. Dobra, mam... to idźmy w górnictwo, zaraz tu diamenty będziemy mieli. O, mamy jeszcze lepszejszych wojowników. Dokładnie mamy włóczników teraz. O, kolejne ruiny, bardzo fajnie. Zaczynają mnie denerwować ci barbarzyńcy. Oj, zaczynają. Ale zaraz ich tu nie powinno być. I się właśnie kończy robić tam... robotnik. Zajmijmy się może cukrem w takim rozrachunku. To raczej robotnicy powinni być względnie bezpieczni. A i tu są jeszcze ruiny. Tu są ruiny. Wszędzie kurde ruiny. Sprzydałoby nam się Stonehenge w sumie. No i przydałoby się, ale zanim to zbudujemy, to minie pół roku, to lepiej nie. Lepiej postawić w sumie na spichlerz.
żeby mieć dużo pożywienia. Oj. Ej, więc was matka nie miała. Dobra, postawmy na wojownika. Kogo poznaliśmy? Azteków. Czy gram Polską? Nie, Wenecją. Chyba widać, podejrzewam. Wow, srogo. O, dobra, ustrój możemy przyjąć. Jako, że będziemy małym państwem, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Trzeba brać wszystko, co będzie dawało do naszej stolicy plusy. To daje bardzo dużo. Dla małych imperiów tradycja. No. Zdecydowanie się przyda. Pieprzeni barbarzyńcy, trzeba z nim sobie poradzić jakoś. Wygląda mało wesoło. Dzikusy jedne, no. Co by nam się teraz przydało? Hodowla zwierząt, odkryjemy, gdzie są konie. Już w końcu zrobię ten cukier, przejmę, kurde, felas. Czy jest demo tej gry? Tak, jest, na Steamie można pobrać normalnie demko. Chyba tu już nie przejmiemy tego, coś czuję. Ouuu, nie wesoło. O, plus 15% do budowy cudów świata. Budynek kulturalny jeszcze za darmo. To byłoby dobre. Dobra, nimi trzeba spierdzielać teraz, gdzie pieprz rośnie. Czy będę grał w Don't Starve? No teoretycznie mógłbym, aczkolwiek nie mam specjalnie ochoty. Dobra, trzeba zwiadowców ratować, bo... Oj, chyba nie będzie już co ratować. Niestety. Ej, żyją jeszcze, lol. Nie wiem jakim cudem, ale żyją. Chyba nie na długo coś czuję. Neo Scavenger raczej nie. Nie jest to mój typ gry. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zwiadowców. Jaki to poziom trudności? Normalny, czy ten książę, czy jakoś tak. Kogoś nowego zaraz odkryjemy. Nie zawiążesz pyska. Trzeba polać trochę saczku. O, irokezów poznaliśmy, też miło. Łucznicy by się bardzo przydali teraz. No i idą, kurde, idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Nie, World of Tanks nie po... Znaczy... Wiecie, to nie jest też mój... World of Tanks próbowałem, to nie jest mój typ gry. Szybciej już War Thundera. Mamy tego wojownika, więc można by go wykorzystać w sumie. Spichlerz też by się przydał.
daleko nie zajdą. Jaki jest mój ulubiony typ gry? To się trochę zmieniało na przestrzeni lat, ale ogólnie jednym z moich ulubionych, jeżeli nie najbardziej ulubionym, to jest strategie ekonomiczne, bądź symulacje, bądź gry niezależne, ale to takie ciekawe gry niezależne, lepiej z jakimś zaawansowanym systemem rozbudowy bohatera miasta czy czegokolwiek. Czy te banany trzeba chapać? Czy zagram kiedyś w spor? Nie! Czemu nie mogę bananów przejąć? Bo nie mam obróbki brązu, żeby wyciachać dżunglę, super. Po prostu super. Trzeba obróbkę brązu pyknąć. Jest pytanie, czy będziemy mieli gdzieś w pobliżu żelazo? To jest podstawowa kwestia, na którą nie mam w tym momencie żadnego wpływu. Nowe SimCity jest głupie. No trochę jest. Ciężko się nie zgodzić. O, trzeba tych zniszczyć tutaj. O, Marokańczyków poznaliśmy. O, ci się już osiedlają z Kubańce. O, tak myślałem, że tu będzie obozowisko. Tak kurde myślałem. Trzeba by tych rozwalić. Tu jest w ogóle... Ruiny są. Czy ja tam mogę dojść? Aktualnie będzie ciężko z tymi wojownikami. Nudne, bo nie wiem, o co tak w tym chodzi. To już nie mój problem. Terraria. No Terraria... Średnio mi się podoba. Czy nie jest złe, ale... Średnio w moim typie. Tak summa summarum. Jaką nacją gram Oskid? Gram... Wenecją. Czy zagram dziś w Kerbale? No nie wiem, czy czasu nam starczy na Kerbale. Takie małe ale. Nowy ustrój przyjąć. Subcio, dupcio. Darmowy budynek kulturalny też się przyda. Strzelajmy galas. Galas, nie, galerę, przepraszam. Przepraszam. Dostaliśmy za darmo pomnik, więc na szczęście go nie budowaliśmy, nasza dobra. Dobranoc, płynanoc. O, i luzik. O. Czy mam PS3? Aktualnie nie. Wcześniej miałem pożyczoną PS3, a aktualnie... Musiałem oddać tą PS3, ale planuję sobie jakoś wkrótce kupić. W końcu w czymś GTA 5 trzeba będzie zagrać na czymś, nie? Na komputerze niestety zbyt szybko w to nie zagramy. Co by nam się przydało teraz? W ogóle czy jest tutaj gdzieś żelazo? No tutaj jest, ale to jest spory kawałek ode mnie, więc będzie problem z tym. To będą mi jaja, coś czuję. No tutaj Zanzibar może będzie miał... dobra, będą mi jaja, już czuję. Będą niezłe jaja.
Meskitu. Żegluga teraz by nam się średnio przydała. Młyn wodny już bardziej. Czy Wenecja nie powinna być na wodzie? Lol. Feniks, gratuluję ci inteligencji. Teoretycznie tak, no ale chyba raczej to byłoby ciężkie do zrealizowania w grze. Nie sądzisz? No chyba na razie nie ma tragedii. Czy umiem strzelać na padzie? No kiedyś umiałem. Dawno temu i nieprawda, jak to się mawia. Dobra, kopalnię trzeba postawić. Zdecydowanie. Czy kupuję którąś konsolę z nowej generacji? No planuję PlayStation 4 kupić, jak wyjdzie. W sumie najbardziej do mnie przemawia. Najbardziej podoba mi się w ogóle cała polityka Sony, która stoi właśnie za PS4. Oż kurde, no. Łuczników mają wsparcie, gnoje. Więc na razie trzeba się tak czy siak wycofać, kurde. To masz problem, Wastel, trzeba było nie pisać. Ha, ha, ha. I teraz narzekasz na popularność. Najbardziej zapracowani ludzie, o! Ma najwięcej produkcji, co ciekawe. Mądrość i cnota są jak wada. W sumie dlatego, że teraz produkujemy ten, to Stonehenge, mamy całą... Cała moc ludu idzie w produkcję, więc nic dziwnego. Nic w sumie dziwnego. Dobrze, dało się zniszczyć. Tu! To! To jest, ma misję na, od państwa miasta, żeby to zniszczyć. Warto to wykonać. Pismo by się przydało. Skraftuj sobie MP5 i zabij wszystkich. Chociaż mam ochotę, żeby Rasta dzisiaj pograć. Chyba dzisiaj jeszcze w Rasta pograłem po 20 jakoś. Nie wiem, nie mówię na pewno po 20, tylko ogólnie tak mniej więcej. Okej, kontynuujemy, a tak dalej. Natarcie na barbarzyńców. Kurde, znowu na mnie strzelają, gnoje. Jak to jeszcze rozdupce? Ja sam Pedro, imperador do Brasil. Brazylio, cześć. O que eu trago? Por favor. Nie chcą, a idźcie w pizdu. Jakie zwycięstwo chcę osiągnąć? W sumie nie wiem. Nie zastanawiałem się jeszcze nad tym specjalnie. Ale raczej nie militarne. Coś czuję. To byłoby ciężkie dosyć. Ol, mają... Wojowników z toporami, nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Dla mnie znaczy się nie fajnie. O, Hołk się pojawił. Cześć, Hołkuś. Tylko o 21 możemy sobie ustalić, że zagramy w Rasta. Co wy na to, pasi? Tylko o 20 Rast? 21 Rast? Akurat na dobranoc, na trochę powkurzania się. Idą. Idą. Remis, ciekawe. Dobra, trzeba w tą żeglugę mimo wszystko pójść. Zaraz dam się chyba Stonehenge zrobić. Z tego co widzę. Znowu ustrój, bardzo fajnie.
To by nam się przydało. Dużo żywności. Jak najbardziej jestem za. Żywność zawsze dobra sprawa. Nie ma co tamto. Moskit na prezydenta. O Boże. Jak chcesz moskit wygrać? No mówiłem, że nie za bardzo wiem jeszcze jak. Ale na pewno nie militarnie. Wenecja no, ma utrudnione zwycięstwo militarne. Jej! Stonehenge! Będziemy szerzyć hajsizm. Ej, w sumie co jak co, ale hajsizm w Wenecji będzie idealną religią. Lepsza religia dla Wenecji po prostu nie istnieje. Wielka biblioteka, młyn wodny, kaplica, biblioteka. Ja to bym w sumie łucznika powołał. Czy łucznika to ja sobie kuźwa kupię. A co? Mnie nie stać, kurde? Mnie nie stać? To bym zrobił tak. Bym dał kolejkę. Tego bym to w ogóle wywalił. Jak to mogę coś wywalić? Lol. O, dobra. Młyn i wielką bibliotekę, o. A potem może kaplicę w sumie, albo bibliotekę, o. Zagraj kiedyś w Sims 2 lub 3 rodzinka moskitów. No to byłoby ciekawe. Czy czytam czat? Shinzo, no tak bywa. No od zaraz zresztą, na razie z Polską nie wiem co zrobię tamtą. Trochę mi nie poszło i trochę nie za bardzo mam ochotę grać tamtą Polską, co stworzyłem. Taktyczkę mi nie poszło. No, wyrobiłem się przed Marokańcami. I Buenos Aires mnie lubi, a Buenos Aires to co? Buenos Aires to miasto kulturowe, zupełnie mi kulturę. Ej, to dobrze, bo akurat będziemy dość mało kultury generować. Stosunkowo, więc bardzo dobrze. Tu damy na czatach uczników. Sporo zrobiliśmy. Wenecja to najlepsze imperium do rozwoju hajsizmu, dokładnie. Myślę, że teraz będzie nieźle, bo... Bo mamy Stonehenge, to zapewnia masakrycznie duży boost do wiary. Ognia! Nie możemy Panteon założyć, oh yeah. Tylko teraz tak, jako że Wenecja jest dość specyficznym miastem, więc trzeba się zastanowić, co chcemy wybrać. Co my tu mamy? W sumie nie dużo tego mamy, tak po prawdzie. Plus jeden do kultury. Zaraz, do wiary z pól pustynnych. Tej pustyni to my trochę tutaj mamy. To byłoby całkiem spoko. Plus dwa wary do klejnotów i pereł. No, mamy. W sumie klejnotów w ogóle nie mamy. Plus 15 przy produkcji cudów starożytnych i klasycznych. O! Tylko no to jest tylko czasowy bonus, więc tak średnio. Chyba, że damy sobie naukę, tak jak zawsze, bo to są najbardziej uniwersalne. Uniwersalny plus. No, zdecydowanie. Z tego, co widzę. Chyba, że plus 10 szybsze tempo przyrostu żywności. Weź Bóg wojny, tak. Genialne by to było. Twardy na papieża po raz drugi. Stonehenge na wozie. Jaki papież hajsizmu? A, nic ciekawego nie piszecie. Rytuał płodności. No się zastanawiam się. To byłoby nawet dobre, bo wtedy by nam Wenecja
szybko, kurczę, szybko rosła i to byłoby dobre. A co jak co, ale my bardzo, ale to bardzo będziemy polegać na Wenecji i na tym, jak ona szybko urośnie. Pa, pa. Twoi żołnierze i walczą i giną za hajsizm. No jeszcze hajsizmu nie ma, jeszcze to hajsizmu trochę minie czasu. Musimy zbierać 200 jednostek wiary albo po prostu wielkiego proroka zdobyć w jakiś sposób. Tu mnie odwiedzili. Brazylijczycy. Wy się leczcie. A wy uciekajcie, moi drodzy. Czego byśmy potrzebowali teraz? Piramidy byłyby całkiem dobre. Czy to będzie na tubie? No zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Czy możemy sprawdzić, czy mają jakąś ciekawe jakieś surowce dla nas może ktoś do wymiany. No jeszcze nie zdobyli nasi konkurenci surowców specjalnie. Kurde, spory ten kontynent. Co bym powiedział na partrykę cywilizacji z widzami? No widzisz, Shinzo, problem jest to, że cywilizacja jest strasznie niestabilna. I próbowaliśmy na początku tego streama z cywilizacji, próbowaliśmy odpalić multiplayera i mi wywaliło nawet nie w drugiej turze, tylko w pierwszej. Właśnie trzeba byłoby w ogóle w kupce zainwestować. Tak nawiasem mówiąc. Możemy kupca kupić. Kupić kupca. Ciekawe. Statek towarowy. Już możemy statek towarowy. Karawana 390. Sporo. Ja wiem, że Pangeę wybrałem. Boże, lol. Tylko mówię, że u mnie taki spory kontynent wyszedł. Włączę przewijanie mapki, gdy ktoś atakuje. No właśnie, chyba lepiej nie. Lepiej wiedzieć, gdzie cię atakują. Powiem wam tak szczerze. Ale wiara nam bardzo ładnie rośnie. W tym tempie za jakieś 10, 20, 30, jakieś 35 tur będziemy mieli proroka. Ja wiem, zaraz będę robił szlaki handlowe. Taki jest plan. Trochę mało wzgórz mam. Muszę kupić sobie wzgórze. Żeby mieć więcej produkcji. Nie mam problem oczywiście z żelazem, no ale... Grałem w Europę Universalis, no trochę godzin w życiu przegrałem, ale niespecjalnie potrafię grać w Europy, ale czekam na tą nową czwóreczkę. Dobra, jest i murarstwo, idziemy zrobić kopalnię. Boże, ta kopalnia jeszcze się tam nie skończyła robić? O Jezus, nie dziwię, że tak mało produkcji mam. Przydałby nam się, kurde, robotnik kolejny. No ten nie wydala, ale niestety następnego robotnika nas w tym momencie nie stać. W ogóle tracimy hajs, co najciekawsze. Ciekawa sprawa, powiadam wam. Ja wiem, że tu mam żelazo, ale to żelazo jest trochę daleko od mojej siedziby. Nic, niestety nie mogę więcej mieć miast niż Wenecję. Inne miasta mogę tylko wykupywać. Czy wykupować. W sumie nie wiem, która forma jest bardziej poprawna.
Cześć, Julka. Kimkolwiek jesteś. No dawno nie było Game Dev Tycoon, dawno. Kurczę, trochę plecy mnie bolą od tego siedzenia już tych parę godzin na streamie. Ale cieszy mnie, że jesteście w ilości tutaj 700 osób. Euro Truck Simulator grałem, jak przybyła premiera. I ostatnio rozważam, czy nie wrócić do Euro Trucka. Mam ochotę trochę pozamulać za kierownicą. No właśnie widzę, że mam na wodzie Stonehenge. Ciekawe. Dobry staw. Ktoś tu łykał przy konstrukcji tego. No właśnie, trzeba tutaj trochę pozwiedzać, powiem wam. Czy da się nazwać jednostki w cywilizacji piątej? Chyba nie. Nic mi nie wiadomo, że można było je nazywać, ale mogę się mylić, ale chyba nie. Deveremos prosperar através do comércio? Z chęcią, jasne. Tylko którzy wy jesteście? Wy jesteście co? Tu? Rio de Janeiro. To chyba Rio de Janeiro jest z Brazylii, nie? Podejrzewam. Trzeba tutaj trochę poeksplorować jeszcze. I przyjmijmy ustrój. W co teraz pójść? Ciężki wybór teraz. Wolność nie za bardzo nam się opyla, powiem wam. No tradycja, no teraz tu nic nie ma. Chociaż w sumie dostaniemy złota i niezadowolenie nam się usunie, no to dobra. Niech będzie. Co ty miałeś z geografii? Ja? O co chodzi? W wolności dostać robotników, no teoretycznie tak, ale jest warto inwestować teraz w wolność. Jaką masz rozdzielczość monitora? No mam rozdzielczość mojego monitora, to jest Full HD Max, ale teraz gram w 1366x768 pikseli, aby to w miarę ładnie wyglądało na 1000 na 700 200p. Nawet okrutne bestie i ptaki wędrowne nie wpadają dwa razy w te same wyniki i sieci. Sekunda. O, klasyczna moc epoka, króla. Siema. A, tak, ta grafika z kontynentem. Ojej, ojej, ile technologii, ojej. W sumie można byłoby zainwestować w optykę, byśmy mieli latarnię morską, z której byśmy mogli otrzymać więcej żarcia. To byłoby dobre. Albo w konnicę, albo w to, albo w to, albo w pierdyliard innych rzeczy. Dobra, optyka. Powinni dodać ketan jako surowiec do cywilizacji. Tu się jako tako nic specjalnego nie dzieje, ale można tam się wybrać na północ. No, w końcu mamy, jak to się zwie, kopalnię. Muszę tych tutaj gnojków wykończyć. Zainwestuj w tiktaki. Tak, Pawskorze, tak. Bo mi jedzie, ta?
Moskit, idź w projekt Manhattan. No to trochę potrwa, zanim do Manhattanu dojdziemy. Ale póki co powiem wam, że dajmy całkiem nie najgorzej radę. Wyszło 0.21, czy ktoś troluje? Mam nadzieję, że nikt nie troluje, bo jak troluje, to będę zły. Biblioteki to świątynie, w których przechowuje się i pielęgnuje wszystkie relikwie starożytnych świętych. Pełne prawdziwej cnoty, a przy tym pozbawione złota. Wyszły nowe kerbale. Houston, mamy problem. O, darmowa technologia, miło. O, kolos byłby fajny. Dobra, dogramy do 20 i odpalamy krybale. Sprawdzę, czy mi się zaktualizowały. Podejrzewam, że same się zaktualizowały. I kolos od razu. O, bardzo fajnie. Kolos w tym momencie to będzie świetna inwestycja. Kurde, mieli kiedy tych kerbali wypuścić, tylko gdy planowałem Rasta. Ale w sumie kerbale też były w planach, tylko nie w tak oczywistych. Daj link do kerbali. Nie wiem, nie dam linka, na Steamie ściągnę. O, słabe nasze wpływy w Buenos Aires, to niedobrze. Nie możemy im dać hajsu, bo nie mamy tyle, Boże, jaki syf. Dobra, chodźcie tu. Gdzie oni są? Tych bym tu załatwił. Chociaż w sumie ci bardziej by tu pasowali, żeby ich załatwić. Czy zagrasz Dragon Commandera? Nie, bo nie mam. Więc nie zagram. Nie ma nawet w planach w tym momencie. Stworzy instrument, by wiedzieć, czy księżyc jest w pełni, czy nie. Co to jest? Czy to jest kupiec? Tak, to jest kupiec. I teraz co my z nim możemy zrobić? Możemy kupić miasto państwo. O, albo przeprowadzić misję handlową. Czy to jest miasto państwo, miasto opłacałoby się wziąć? Żadne nie ma niestety żelaza, co najgorsze. Jest trochę syf. Matematyka, powiadacie. A po co mi matematyka? W sumie, no, w sumie nic to specjalnie nie daje aż tak teraz. Robotnicy. Dobra, budujmy tą farmę. I co ja teraz mam zrobić z tym, kurczę, wielkim kupcem? Misję handlową przeprowadzić? W sumie nie wiem. Zobaczmy, ile kosztuje wykupienie marionetkowego miasta. Żeby mi go nie przejęli, bo to będą mi jaja. O, płynie, lol. Miło. Kup państwo. No państwa nie mogę kupić, mogę miasto państwo kupić, nie państwo. Czy założę nowe miasto? Ale ja nie mogę nawal Wenecjum zakładać nowych miast. O to właśnie chodzi. Że w Wenecji nie można nowych miast zakładać. W tym cały właśnie patent i bajer.
Genewę przy okazji poznaliśmy. Która na cel wzięła sobie to obozowisko. Idą barbarzyńcy. Czyli na razie na Steamie jeszcze nie ma kerbali nowych, rozumiem. O, złota era, jej! To miło. I co? Kup miasto, państwo. LOL! Kupiliśmy. O kurde. Oh shit. W okazji poznaliśmy nową cywilizację jakimś cudem, nie wiem jak. Ale jaja. Ja jak berety, powiem wam. Ale to dobrze. Bardzo dobrze. To będziemy w miarę jako tak bezpieczni od tej strony, nasza stolica. Teraz tylko od północy jakoś się zabezpieczy. W ogóle trzeba sprawdzić, co tutaj jest. Czy mam włączone pokazywanie ilości złota i produkcji i żywności na danym polu, bo to przeszkadza. To nie jest aż tak potrzebne. Według mnie. Ja sobie sprawdzę, czy można, jak z aktualizowaniem kerbali. O, trochę syf widzę. Bo zaraz sobie kerbale zobaczymy. Jeszcze sekundka. Trzeba na północ iść. Robotnicy. Przydałaby się droga między stolicą a Buenos Aires weneckim. Po prostu lol. Kurde! Dobre miasto, zobaczcie ile to ma produkcji, lol. Nic tu nie ma. A i teraz tak, przejęliśmy to miasto, państwo. Jedyne co tak naprawdę z nim możemy zrobić, to kupować u nich jednostki i nic poza tym praktycznie. Praktycznie nic poza tym nie możemy zrobić w niej. Oni sami tam wszystko robią. Deveremos prosperar. Idźcie na szczaw. Byście coś zaoferowali, a nie. Kurde. Za darmo by wszystko chcieli, gnoje. Dobra, bita się, bita. Kurde, tyle góra zero prawie żywności. Niezły jaja. Miskitu. No co, to w sumie nie ma już co do roboty specjalnie. Doprowadzić drogę do Wenecji. Tak, zaraz odpalimy kerbale, spokojnie. Jazda konna by się chyba wreszcie przydała. Zlikwidujemy tutaj ten obóz i kończymy.
Człowiek ten jest i kolos. Stanął krakiem nad światem jak kolos. Byśmy w końcu zainwestowali w karawanę, co? To nie byłby za taki zły pomysł, podejrzewam. Statek towarowy. Ciekawe. Tylko niestety nie mamy zbytnio z kim się handlować. Co ciekawe. Zmień miasto, może z Buenos Aires coś będzie. Trzeba strzeliwać teraz tamtych. A tych warto by wyleczyć. Co to ktoś za jakiś tam filmik podesłał? Nowy film na YouTubie jest? Z Kerbali? A, jest. To zaraz sobie zobaczymy. Jak odpalimy Kerbala, to sobie to odpalimy. Okej, czy teraz... O, możemy stąd stworzyć szlak handlowy. Jej! Zgenęło nam się na chwilę aktualnie najbardziej opyla handlować. Ale będzie hajsu! Boże, czemu się Kerbal włączyły? Lol. WTF. Jakie jaja. Dobra, karawana jedna już jest, czy nie jest? Zaraz. Jest karawana, gdzie ona uciekła? Ej, hello? Karawano, hello? Dobra, trzeba tam podejść. Ci skubańcy rozwijają, no. A to ciekawe, ja też się rozwijam. Niestety nikt dla nas niczego ciekawego nie ma. Kerbalki zaraz będą. Spokojnie. Spokojna wasza roszczochrana. Jak to lubią mawiać najstarsi górale. Skąd mam dwa miasta? No bo miałem wielkiego kupca i mogłem wykupić Buenos Aires. Stąd. Królestwo! Zakonia! Zakonia! Budownictwo nie zaszkodzi. O, wiszące ogrody skończył. A, ha, move D. Czy można tu grać komuchami? Znaczy, wiem, że później można wybrać ogólnie ideologię, która przyświeca naszemu narodowi, ale nie powiem wam w sumie, jak to wygląda, bo do tego momentu nie doszedłem. Zbytnio. To warto byłoby się teraz uleczyć, powiem wam, tak jest... Chyba, że chcemy stracić tych wojowników, tak? No to wtedy... W sumie ci łucznicy nie powinni teoretycznie przeżyć, jak teraz atakuje jeszcze raz Genewa ich. Zaraz tak, zabiliśmy Lubina z Genewa.
bardzo fajnie, że nas lubi Genewa. Ona jest miastem religijnym, to da nam troszkę wiary, to bardzo dobrze. I lubi nas Budapeszt, który jest miastem militarnym, to też w sumie dobrze. Ogólnie jesteśmy w całkiem nie najgorszej pozycji w tym momencie. Szlaki handlowe mają 50% większy zasięg, zapewniają dwie dodatkowe sztuki złota. O, bardzo fajnie. Ej, co się stało z tą karawaną, co ja tu wybudowałem? Czy ktoś mi może powiedzieć, co się z tym kurde stało? Wybudowała się karawana i w sumie nic się nie stało. To są jaja. Jaja jak berety. Pa, pa. Rumun ukradł karawany. Czy Rasta nie będzie? No raczej z powodu tego, że wyszły jednak nowe kerbale, to chyba nie. No tak jak myślałem, łucznicy oberwali. Nie są już dla nas w tym momencie groźni. Robotnicy są. Trzeba rozbudować trochę. O! Czyli teraz jak do końca dopłyniemy tradycję, to dostaniemy co? 15% do przyrostu żywności i darmowy akwedukt w pierwszych 4 miastach. O! I pozwala kupować wielkich inżynierów za wiarę? Od początku epoki przemysłowej. Spoko. Całkiem miło, nie powiem. Nie powiem, że nie. Bym skłamał. Dobra, niech oni idą tutaj bronić, bo to jest najbardziej wrażliwy teren teraz. A niech ci idą sobie tutaj troszeczkę pozwiedzać. Matt, nie spamuj. Nie spamuj, po prostu. Najbardziej wykształceni ludzie świata. O, jesteśmy w czołówce. Bardzo dobrze. Wręcz idealnie bym powiedział. Czy coś chcielibyśmy kupić tutaj? Bibliotekę byśmy chcieli w sumie kupić. To nie byłby zły pomysł. Ładnie za liniami wroga, ale już dalej nie przejdziemy, widzę. Będzie problem. Już w sumie nie ma co zwiedzać, trzeba wracać, bo nie wyjdziemy zaraz stąd. Będzie lipa. Posąg Zeusa stworzył gnój. Trzeba by zablokować przejście, powiem wam. To nie fajnie wygląda. Czy jest tu ktoś, kto... Dobra, tu trzeba wysłać jeszcze gościa, żeby zwiedzał. Bo zaraz zostanie zamknięte całe przejście. Odpal gemkrec, bo tu krew z komuli. Nie wnikam w szczegóły. Dobry budynek musi. O, budownictwo, wielki człowiek, prorok, bardzo fajnie. Ej, dobra tura. To jest dobra tura. Nadmorskie. O, z nimi musielibyśmy się zaprzyjaźnić, powiem wam. Z Quebec. Quebec. To co? Założenie wiary to jest bardzo dobry moment, żeby powoli kończyć, nie sądzicie? Tylko nie ma znaku hajsizmu i to jest problem. Miałem sobie wybrać paczkę z modami z hajsizmem i nie ma. Nie zrobiłem tego. Niestety. No to co? Pyk. Bo hajs się musi zgadzać. Hajsizm. Rytuał płodności, bardzo ładnie. Wierzenie założyciela. Czyli premia dla naszej cywilizacji. Zysk naukowy, gdy krzywimy wiarę w miastach innego wyznania, przepraszam, to jest dobre nawet.
plus 15 do relacji w państwach, miastach tej samej religii. No i mam problem. Rytuał Ignacji, ktoś pisze. Chyba inicjacji, nie Ignacji. Nie, te inicjacji to jest lipa. Jest problem, co wybrać. Ja bym wygrał w sumie to, ale tak nie do końca. W sumie dam to, każde miasto, ale to w sumie mam mało tych miast, więc bez sensu. W sumie będziemy nawracać tak czy siak innych, więc to nam się najbardziej opłaci, bo będziemy nawracać na hajsizm ludzi. To jest tak, wierzenie wyznawców, czyli premia dla każdego miasta wyznającego tą religię. Wybierz szintoizm i zmień na szinzoizm. Tak, Szinzo, tak, chciałbyś. Chciałbyś. Ludzie mówią dziesięcinę. Też niezłe w sumie. Idź w muty. Katedry. Dramat liturgiczny. Trzeba dać coś takiego, co daje nam dużo plusów przy małej ilości miast. W sumie do żywności jest dobry plus. Klasztory są spoko, ale do nich trzeba mieć te, no to bez sensu, to katedry lepiej. Plus 2 do szczęścia ze świątyń w miastach z 5 wyznawcami. Ech. Pagody. No w sumie. No. Hajs się musi zgadzać. I to jest właśnie hajsizm. I to ja, kurde, rozumiem. Dobra, 102 tura. Podejrzewam, że spokojnie możemy teraz kończyć. Zapiszmy grę. Wenecja hajsowska. 1. No i dobra, na razie kończymy i odpalamy kerbalki. Muohohoho.